Ho, ho, ho! Olbrzym, olbrzym. 900 koni. Durango Hellcat. Zmodyfikowany. I Bart za kółkiem. Panie i panowie, witajcie w kolejnym odcinku programu High Five. 900 konny Durango Hellcat. Cudowna maszyna. 700 koni to dla tego człowieka było mało. No troszkę mało. Rzeczywiście czuć taką różnicę przy modyfikacji? Czuć różnicę. Największą różnicę zaczyna być czuć właśnie przy troszkę większych prędkościach, nie? Bo jednak gabaryty swoje auto ma i przy starcie no to i tak się kopie. Okay. A jak zaczynamy ponad setkę wychodzić, no to zaczyna być czuć, że nadal to auto się rwie. Żonie sprzedawałem, że idziemy kupić rodzinne auto. Ja powiedziałem żonie, że jedziemy obejrzeć wygodne auto. Żonie pokazałem oczywiście tył, bagażnik, najważniejsze rzeczy, komfortowe siedzenia. A to, że jest silnik i że mruczy, to mruczy. I tak się okazało, że Bart wyszedł z salonu Dodge'a z Durango Hellcatem. Nie możemy pominąć szczególnie tego elementu, który został dołożony przez ciebie. To jest dolot AFE. Z tego, co się orientowałem, najbardziej polecany dolot marka do tych aut moparowych. On jest troszkę szerszy, troszkę większy, z otwartą górą, tak jak widać. On jeszcze fajnie korzysta sobie tutaj z wylotu powietrza, żeby zasysać więcej powietrza. On jest teraz zamknięty, no bo mamy pogodę, jaką mamy. Żeby się nie brudził. Żeby woda się nie lała, żeby nie zassało wodę. Ale w lato będzie wyglądał tak. Byliśmy na hamowni, tylko była to zima, byliśmy na letnich oponach. Pokazała hamownia 860 parę koni i 1060 N około. Kwestia tylko tego, że odcięło go przy około 4000 obrotów, po prostu stracił trakcję, nie szło tego zmierzyć i potem znowu poszedł do góry. Także zakładając doświadczenia tutaj znajomego na hamowni, on mówi, że no tak, myślę, że tak 900 około i 1000. W takim razie trzeba go sprawdzić jeszcze raz w lato. Ile razy używałeś launcha w tym aucie? Nie dużo. Każda wizyta w tym miejscu jest dla mnie szczególna. Wala, zobaczcie, 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 ciągną się te ślady. Samochód w napędzie na 4 koła, traci trakcję przy launchu, to mnie nie dziwi przy tej mocy, to mnie naprawdę nie dziwi. O kuźwa. O kuźwa. Wow. Niesamowite, niesamowite. Z przodu świszczy, z tyłu ryczy. Nie wiadomo czego słuchać. I to jest piękne w Amerykańcach. Ja zawsze to podkreślam, nawet przy tym swoim, ale przede wszystkim teraz tutaj, że on ma dwa dźwięki. Z przodu świst, z tyłu ryk. Wow. Wow, naprawdę jestem w szoku. To się nigdy nie nudzi. Robimy to już piąty raz. No dzień dobry, Durango. Jeszcze więcej. Panie. Pierwszy bieg ma bardzo mocny. Wow. Pierwszy bieg ma kosmiczny. Wręcz można powiedzieć. Uwielbiam ten whistle. Mam wrażenie, że on tutaj głośniej teraz po zmianie tego dolotu otwartego, że on jeszcze głośniej sobie wyje, no. Niektórzy nie lubią, dla nas to jest unikatowe w Europie, bo tego nie mamy dużo, ja także dosyć fajne. Ja pierdzielę. Tunel? Dobry, dobry dźwięk. On czy tu trakcję traci? Bez problemu. Wiesz co, pomysł na to auto był taki. Mamy trójkę dzieci, psa i mieliśmy rama 1557. Zaczęło nam miejsca troszkę brakować w tym ramie, wiesz? Bo okay. Często jednak czy teściową, czy kolegę, dziecka któregoś, czy tak dalej i po prostu te pięć miejsc było za mało, także zaczęliśmy szukać coś sześć. Z tej perspektywy widzimy trzy, czyli dwa kolejne rzędy siedzeń, łącznie trzy. Tu siedzą dzieciaki, z tyłu jeszcze goście mogą siedzieć w bagażniku. Trzy auta tak naprawdę przeglądałem. Przeglądałem tego, przeglądałem GLS-a 63 AMG i X7 50i. No tak, potrzebujemy złożyć siedzenie, żeby dziecko weszło do tyłu. Ciągniemy za tą wajchę, to spada. I tyle. Tu mamy taką drugą czerwoną. Ciągniemy za nią. Co ty jadasz? To wszystko trwa 2 sekundy. Stary!
Raczej bez problemu. Tu jest bardzo dużo miejsca. Chciałem zwrócić uwagę, że to siedzenie tylnie jest specjalnie podwyższone wyżej niż te, żeby nie przeszkadzać. Dokładnie. Wiesz co, jak bagażnik. Jedziemy w 5 osób z dzieciakami, bo piątka nas jest, okay. To składamy to jedno na bagaże dosyć. Naprawdę, miejsce. Naprawdę, ale nawet jeśli, no to masz 6 miejsc i... jedziesz z dziećmi, no to masz naprawdę... Nie no, petarda. Zajebiste 900-konne rodzinne auto. Rozwiązanie takie, mówię, amerykańskie, ale mamy taką... Tom, ciągniemy sobie, otwieramy do góry. Prosto, łatwo. Piękna sprawa. Co to jest w ogóle? Wygląda to tak, jakby po prostu było zdejmowane. Tak, to jest zdejmowane i to jest mocowanie do haka. A w ten sposób to wymyślili. Co do rur wydechowych, dwie końcówki i rury są seryjne. Tak. Masz plan zmieniać to, czy zostawiasz nie, raczej? Nie, nie, nie. Wiesz co, on naprawdę fajnie brzmi. Na wolnych obrotach naprawdę spokojna fura. Brzmi naprawdę zajebiście. To znaczy, nie spodziewałem się nic gorszego niż to, co usłyszałem, no bo to jest Hellcat jednak. Jednak Hellcat. Nie jest przesadzisty, jest, wydaje mi się, że jest cichszy, bo jak jeździłem Chargerem Hellcatem, to mam wrażenie, że Charger w serii jest troszeczkę głośniejszy, nie? Jako rodzinne auto, żeby nie przesadzić, to wszystko jest. Niczy... Kolor mi się zawsze podobał w Audi Nardo. Mi się wydaje, że on jest podobny, chociaż troszeczkę inny. Ale jak wyszedł seryjnie, to miałem wrażenie, że ten bok, ponieważ to jest jedna duża bryła auta, że troszkę jest za duży, że czegoś tu brakuje, że coś by fajnie było go jakoś uweselić, że tak powiem. No i jest. I tak sobie wymyśleliśmy, że dodamy ten znaczek Hellcata. Gdzieś to widziałem na Google, spodobało mi się, mówię, zrobimy. Podpytam cię jeszcze o jedną rzecz. No to jest Dodge'a znaczek, że jest napęd na czterokołowy. Okej. Tu mamy naprawdę sporo opcji, na przykład na custom, jak sobie wrzucimy. Okay. Gdzie możemy sobie konkretnie wyregulować kierownicę, trzy etapy, zawieszenie, stabilność, napęd. On, czym wyżej idziemy, tym więcej wrzuca na tył napędu. Czy działają manetki, czy nie działają i skrzynię biegów. Do setki seryjnie, tak jak robiłem tutaj na tym, to miał jakoś 3,5 sekundy, 3,6 sekundy. I 2,5 tonnym, podkreślę, sześcioosobowym, wielkim gramotem. Teraz myślę, że tutaj po małych zabawach z nim, że powinno być troszkę bliżej tej trójki. Do setki i pewnie ćwiartka też zaszła przy zawieszeniu. Hellcat w Durango wypuścili tylko w 2021 jak na razie. Mieli ich wypuścić tylko 2000 sztuk na cały świat. A było jeszcze mniej? Było więcej, bo było taki demand, że ludzie to chcieli po prostu wszędzie i wypuścili w końcu 3000. W Polsce wydaje mi się, że jest około 4. 4? 4, 4 góra 5. Załóżmy, że to kosztuje 8 pak, bo to jest cenowo podobne do... X7, GLS, GLS 63. GLS jest droższy troszkę. GLS około bańki już wychodził, około miliona. Tylko że kwestia w GLS-ie, że w momencie jak wyjeżdżasz z salonu, to on 30% to traci na cenie od razu, na pewno, jak nie więcej. No właśnie, a tutaj myślę, że... Tutaj w tym momencie mi się wydaje, że on jest troszkę więcej warty niż za to, co kupiłem. Przez to, że rynek samochodowy jest jak jest, a druga kwestia, że ich po prostu nie ma. No, słyszymy ten dźwięk kompresora, świst kompresora. Podobnie co u mnie, tylko u mnie jest 2,7, tutaj jest 2,4 litra pojemności, ale na bardzo dużą uwagę zasługuje wnętrze tego samochodu. Cholernie, okropnie dużo jest alkantary. Tutaj akurat skóra, ale cała podsufitka właśnie Bart mi dopowiedział, że jest wykonana z alkantary. Widać też karbon, który jest fabrycznie zamontowanym karbonem. A u ciebie też są w komforcie, jak zmieniamy sobie temperaturę ludziki w kaskach? Bo to też taka ciekawostka. Co ty gadasz? Rzeczywiście. Nie. Bez kasków. Czy powinniśmy mieć kask? Nie możliwe, ale możliwe. To taka dodżowa ciekawostka. To w takim razie na sam koniec nagrania myślałem, że ten samochód jest idealny, dopóki nie włączyłem świateł i to jest jedyna wada, która jest w moim Challengerze, na razie dostrzegalna. To wygląda tragicznie. Tu powinny być piękne LEDy, a są światła sprzed 40 lat, mam wrażenie, a u mnie w samochodzie jest jeszcze gorzej. Pokażę ci potem. Są takie kwadraciki z jeszcze gorszymi żarówkami. Tutaj jeszcze zobaczyłem, że po boczkach masz fajny karbon w drzwiach. Kuty? To naprawdę dobre. W wnętrzu też nie wiem, czy widziałeś. Tak, we wnętrzu również. Bardzo fajnie wykończony jest. Dużo lepiej niż Challenger. Jedziemy teraz Durango, a tam
zaparkowałem go tak, żeby mieć go na oku. Czerwone za czerwone, serta za. Żebyś nie pomylił, się zgubią, potem będziemy szukać. Nie różnią się za troszkę, ten czarny, ten nie, twój oko czerwone ma rzeczywiście. A, rzeczywiście. Kończymy nagranie, bardzo wam dziękujemy za oglądanie. Przejedziemy się jeszcze, Bart się przejedzie ze mną i do następnego. Dzięki wielkie. Dzięki. Subskrybujcie. Cześć, do następnego.